Z komentarza świętego Augustyna biskupa do psalmów: Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją. Kto to mówi? Jakby jeden zobacz jednak, czy jeden. Od krańców ziemi wołałem do ciebie, gdy było zatrwożone moje serce a więc już nie jeden dlatego wszakże jeden. Że jeden jest Chrystus, którego wszyscy jesteśmy członkami. Jakiż to bowiem jeden człowiek woła od krańców ziemi. Woła od tych krańców nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o którym powiedziano samemu synowi: Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi. A zatem ta posiadłość Chrystusowa. To dziedzictwo Chrystusowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chrystusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od krańców ziemi. O co zaś woła? Oto, o czym powiedziałem wyżej. Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją. Od krańców ziemi wołałem do ciebie. Oto wołałem od krańców ziemi. To znaczy zewsząd. Ale dlaczego o to wołałem? Bo zatrwożone było moje serce. Oznacza to, że ciało Chrystusa, które tworzą na ziemi wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane jest wielkiej pokusie. Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się. Przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strworzony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła głowa, miały nadzieję dostać się i członki. Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła. W Chrystusie bowiem Ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od Ciebie ciało, a Tobie dał od siebie swoje zbawienie. Z Ciebie wziął dla siebie śmierć, a Tobie dał z siebie życie. Od Ciebie przejął na siebie zniewagi, a Tobie dał zaszczyty. A więc od Ciebie wziął pokusę, a Tobie dał swoje zwycięstwo. Jeżeli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to Ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwo. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeli by jednak nie był kuszony, nie nauczyłby Cię sztuki, Zwyciężania w pokusie.